Osoby, które się jeszcze nie spisały, a taki obowiązek jest, by każda osoba musiała dokonać takiego spisu w spisie powszechnym ludności i mieszkań, może to uczynić chociażby przy pomocy urzędników. Taki dodatkowy punkt jest uruchomiony w Galerii Olimpia w piątek, czyli dzisiaj od godziny 16 do godziny 20 i w sobotę od godziny 12 do godziny 16. Tam każda osoba, która chce po prostu dokonać tego samospisu, jak gdyby pod opieką czy pod wskazówkami urzędników miejskich, może to zrobić. Takie punkty, które są organizowane, one są w sumie kierowane do osób, które w jakiś sposób są wykluczone cyfrowo, to znaczy nie mają na przykład dostępu do komputera, czy ewentualnie sieci. I dlatego takie stanowiska są uruchamiane. Oczywiście każdy może dokonać takiego spisu w godzinach urzędu, w godzinach pracy Urzędu Miasta. Tutaj też w magistracie jest przygotowane takie stanowisko. W godzinach pracy urzędu zapraszamy. Wcześniej trzeba telefonicznie zgłosić taką chęć i wówczas stanowisko komputerowe zostanie udostępnione. Jeżeli chodzi o punkt w Galerii Olimpia, tam do dyspozycji mieszkańców będą urzędnicy, którzy będą pomagać przy tym spisie. To są osoby, które posiadają wszelkie wymagane uprawnienia, więc tutaj proszę się nie obawiać. Ja tylko przypomnę, że udział w tym spisie powszechnym ludności i mieszkań jest obowiązkowy i każda osoba musi takiego spisu dokonać.